dobry Państwu, witam się z Wami w sobotę. Który tam dzisiaj mamy? Nawet nie wiem. Nie wiem, który to mamy kwietnia. 9? Chyba 9. No i co Wam chciałam powiedzieć? Wystartowaliśmy dzisiaj trochę późno z tym dniem, bo jak to w soboty odpuszczamy, nie spieszymy się. No i mamy taki długi rozbieg. Także się wyspaliśmy. Szczególnie, że wczoraj wieczorem posiedzieliśmy sobie trochę dłużej. No i dzisiaj, co już, powoli zaczynamy myśleć o świętach, które się zbliżają, będą już za tydzień. I w związku z tym, no, zaczynamy powoli się przygotowywać, to znaczy chyba ja najbardziej. I wcale nie mam tutaj o myśli sprzątania domu i przygotowywania potraw jakichś tam specjalnie wymyślnych. Mam na myśli coś całkiem innego, a mianowicie już się zaczynam zastanawiać, w jaki sposób uatrakcyjnić ten czas tak zajączkowo dzieciom. No i oczywiście w tych rozmyśleniach nie jestem sama. Towarzyszy mi Ania Petrowska, która też wymyśla tam jakieś sposoby na to, żeby zająć dzieciaki w czasie świąt w jakiś atrakcyjny dla nich sposób. No bo prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że te święta spędzimy znowu razem, tak jak w zeszłym roku. Dodatkowo pewnie będą moi rodzice, może rodzice Pawła, nie wiem tego dokładnie. No i jeśli się tak uda, jak planujemy, to również w niedzielę wielkanocną z większą grupą się spotkamy, również znajomych, żeby po prostu dzieciakom zorganizować jakąś fajną grę w terenie, taką zajączkową. Sporo zależy od pogody, zobaczymy, czy pogoda nam to umożliwi, czy nie. W każdym razie, no, zastanawiamy się właśnie, jak to wszystko przeprowadzić, żeby było fajnie, żeby dzieciaki trochę się zabawiły, miały tak, no, jakiś taki pomysł po prostu inny na spędzenie świątecznego dnia. No i tak właściwie to o tym chciałam powiedzieć. Może ktoś z Was oglądających ma jakiś super pomysł na wprowadzenie takiej gry. Coś w rodzaju podchodów myślałam, żeby dzieciakom zorganizować i żeby na różnych etapach tej zabawy one zdobywały tak jakby jakieś nagrody czy upominki, czy coś w tym rodzaju. No, tak chaotycznie trochę opowiadam, bo mam wrażenie, że mam taki natłok myśli w tym momencie i tak się głośno zastanawiam. Ale kończę. Przyjechała babcia, czyli moja mama przed chwilą. Dziewczyny zjadły obiad. Paweł zabrał Władka gdzieś tam do lasu i pojechał chyba na obiad do swoich rodziców. Prosto z tego lasu. A i do mnie z kolei przyjechała mama. Dziewczyny były głodne, więc już nie czekałam na chłopaków, tylko dałam im obiad i po prostu idę teraz na podwórko. Moja mama przyjechała po to, żeby z dziewczynami przygotować palmę. No, palmę po prostu, na niedzielę palmową, bo jest teraz niedziela palmowa, nie? No, więc dziewczyny będą robić palemkę. A ja to sobie popatrzę chyba tylko. Albo i nie, może zaraz będę się okaże, że będę robiła kwiaty z bibuły. Idę na dwór, zobaczę jak tam im idzie, bo miały zrywać jakieś bukszpany, tam inne historie. No i tyle, na razie. Tą małą panienkę trochę boli gardło. Niestety, sezon na infekcje jakby w rozkwicie. Widzę, że Matylda już coś pościnała, tak? Kurczę? Jakie są zabawki? Co tam masz? Co proszę? Co tam masz? Gdzie babcia poszła? Do książki. A tutaj mamy wersję kotki. Super. Co jesz, Klara? Kukurydzę. Weźmy od babci. No i wyobraźcie sobie, drodzy moi, że po tym robieniu palemek babcia zaproponowała, że zabiera dziewczyny na noc, bo jutro rano wybierali się do tego kościoła, więc żeby sobie trochę usprawnić organizację, to no to zabrała dziewczyny już od razu, dzisiaj na noc. Władek jeszcze wtedy był z Pawłem w lesie, ale teraz jak przyjechał, okazało się, że on też chce jechać przecież. Tak, Ładziu? No, więc dowożę gościa do dziadków i w ten sposób dzisiaj mamy wieczór we dwoje. W domu. Ha!
I tak już jestem w domu, pijemy sobie winko, wstawiłam wodę, gotuję zaraz makaron i dzisiaj będziemy pierwszy raz próbowali zrobić cacio e pepe, czyli ser pecorino, pieprz i makaron, czyli najprostsze danie na świecie. Bardzo tak po włosku, czyli prosto, banalnie, a pysznie. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Jeszcze tego nie robiłam i robię tak trochę na czuja. Tutaj, jak mówiłam, jest tylko ser pecorino i trochę grana padano, ale to dosłownie odrobina. No i pieprz. I tyle. No, jesteśmy na finiszu. Ciekawa jestem, czy wyszło chociaż trochę podobnie. Wygląda nieco inaczej niż to, co jedliśmy w Rzymie. Ale pierwsze koty za płoty, nie? Tak. No.